Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mam zaszczyt ponownie gościć Monikę Sierę, Polkę mieszkającą na Karaibach. Witam Cię, Moniko. Witam bardzo serdecznie, bardzo mi miło, Bogusiu, że zapraszasz mnie jeszcze raz. Pozdrawiam Was tym razem z naprawdę mega gorącego Meksyku. Naszym tematem będzie kultura Majów. Na początku zapytam, kim byli Majowie? Kim byli Majowie? To są ludzie, którzy pochodzą z rejonów na Jukatanie w Meksyku. To są rdzenni mieszkańcy tego rejonu Meksyku. I tak naprawdę to ta cała kultura powstała już 1800 lat przed Chrystusem, więc mają wiele, wiele lat kultury. Ja tutaj mieszkam na Jukatanie, właśnie na Półwyspie Jukatańskim, już 6,5 roku. Tutaj się przeniosłam i zakochałam się w tym rejonie. No i oczywiście jest tutaj mnóstwo Majów, co prawda na Karaibach meksykańskich. Jest mieszanka turystyczna, ludzie się wszyscy zwożą, zjeżdżają, bo to jest pięknie i cieplutko, ale ta kultura ma w sobie bardzo dużo plusów i takich smaczków, których nie spotkamy w Ale innych też i miejscach. minusów, bo jak czytałam, to składali ofiary z ludzi. Tak. I o tym też Wam opowiem. A podobnie jak Aztekowie, nie? Aztekowie, którzy mieszkali w rejonach Mexico City, a tutaj te rejony to są Majowie. Oni mają swój język i naprawdę używają tego języka. To nie jest martwy język. Co prawda jest to język bardziej mówiony niż pisany, ale jest bardzo aktywny ten język. Dzisiaj spotkałam się z dziewczyną jedną, z którą się koleguję. I ona normalnie z rodziną posługuje się językiem Majów. Jest to język zupełnie inny, w ogóle niepodobny do hiszpańskiego, co jest czymś oczywiście naturalnym, bo hiszpański przyjechał z Hiszpanii, a nie pochodzi z tych rejonów. Z tych rejonów właśnie pochodzą te języki, takie jak Majów. Ja uwielbiam ich jedzenie i też o tym powiem. Ich jedzenie jest pyszne, przepyszne, jest zupełnie inne. I to, że w ogóle oni odkryli czekoladę, Majowie, to stąd pochodzi czekolada, kochani. Wiadomo, że te drzewa kokosowe, czekoladowe, są w różnych miejscach na świecie, szczególnie w Ameryce Południowej i tak dalej, ale to tutaj wpadli na pomysł stworzenia naszej cudownej, przepysznej czekolady. I naprawdę tutaj czekolada jest mega smaczna. A jak żyli Majowie i jak wyglądała ich codzienność? Mogę powiedzieć, jak żyją teraz, bo może tak jak oni żyli wiele lat temu, no to tyle, co mogę powiedzieć, to z tego, co ja się dowiedziałam, na przykład zwiedzając tutaj na Jukatanie Chichen Itzę, nie? Chichen Itzę to są jeszcze takie ostatki tych ruin Majów, to są ich piramidy i oni byli niesamowicie advanced, czyli jestem trenerem i coachem językowym, więc będę trochę mieszała angielski, przepraszam, bo posługuję się tym językiem bardzo dużo na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o nich, to oni mieszkali, ich centrum worship, czyli oni oddawali cześć wielu bogom i wierzyli, że ci bogowie ich wysłuchują. No i właśnie tak jak powiedziałaś, też żeby dostać błogosławieństwo Boże, na przykład na deszcze i nie deszcze, i słońce i tak dalej, i urodzaje, oni wierzyli, że muszą składać ofiary. A też tak sobie popadli na pomysł, że to będą jednak ofiary z człowieka. I nawet oni tak wierzyli w tych bogów swoich, że mieli specjalne gry. I to grali w taką ball game, czyli grę w piłkę. I ta gra w piłkę tak naprawdę przy wszystkich ich centrum worship, czyli oddawanie czci bogom, takich jak piramidę i tych ruin, tych piramid jest mnóstwo tutaj na Jukatanie. I Majowie też mieszkali na przykład w obecnych rejonach Gwatemali, czy w obecnych rejonach Belize też znajdziesz tam ich ruiny, ich piramidy. I A wszędzie jest jak to w środku w tych piramidach jest? tak, na podwórku obok, nie? Były te właśnie boiska specjalne.
I oni grali w piłkę ogniową. Te piłki były ogniowe i oni musieli w nie uderzać i grali w te piłki. Też mieli właśnie taką grę piłką, że musieli biodrem odbijać tę piłkę. Oczywiście był lider do każdej drużyny. I oni musieli ją biodrem odbijać. I było na górze takie otwarte koło, przez które, tak jak w cyrku, jakby jak zwierzęta przeskakują, to musiała ta piłka przelecieć. I ci, którzy przegrali, to często lider tego teamu był oddawany Bogom w opiekę. Czyli właśnie no, składano ofiary. Te ofiary też składano w tak zwanych cenotach. Cenoty to są takie, można powiedzieć, jak się nazywa to miejsce, gdzie się wyciąga wodę ze studni? O, studnia. To były takie studnia, to są takie ogromne, to wygląda jak małe jeziorko. Ich jest mnóstwo, one są przecudowne. I na Jukatanie jest ich tyle. Jeżeli wybierasz się do Meksyku, ale szczególnie na Jukatan, musisz pójść do cenota. Taki najbardziej znany i największy i najprzecudowniejszy jest Ikil. Ja tutaj zamieścimy fotki, prawda? To te Ikil między innymi jest ogromnym cenotem, czyli taką ogromną studnią. One powstały same, ponieważ tutaj na Jukatanie te ziemie są wapienne akurat, więc one zbierają wodę. I one zbierają wodę i takie studnie się robią podwodne, ponieważ to są też trochę skały i tak dalej. I w pewnym momencie się zapada góra i się robią te cenoty. I ludzie uwielbiają, ja uwielbiam jeść z cenotów, bo to jest woda świeża, jest przecudnie, to jest czysta natura. A oni, Majowie, chodzili do tych cenotów, żeby się zbliżyć do Boga i też do tych swoich przodków, bo to było, wiesz, w podziemiach i tak dalej. I oni tam też składali ofiary, często właśnie z ludzi. Widziałam tam trochę to szkieletów. Jak zwiedzałam Belize, to tam nam pokazali troszeczkę takich informacji, co było dla mnie na początku szokujące, ale potem jak pojechałam do rejonu Azteków, to zobaczyłam, że to jest nic w porównaniu do Azteków. Więc dużo jest do Dlaczego zrobienia. to jest nic w porównaniu do Azteków? No, Możesz Azteki to byli wyjaśnić? jeszcze bardziej krwawi, muszę powiedzieć tak. Tak. Bo oni codziennie składali chyba te ofiary. Codziennie, jak zachodziło słońce, żeby wzeszło z powrotem. A w przypadku Majów to nie było aż tak nagminne. A co budowali Majowie? No, oni są znani, że są nacją bardzo rozwiniętą intelektualnie. Ponieważ oni są znani za wspaniałych architektów, jako że ich piramidy są na bardzo wysokim poziomie architektonicznym zbudowane. I oni budowali właśnie te piramidy, żeby się wznieść do bogów, oczywiście, tak? Te piramidy były dla bogów. I okazuje się, że jak pojedziesz do Czeczenicy, to bardzo ciekawą też kwestią jest to, że one są akustycznie tak zbudowane, że tak można powiedzieć, że to jest taki jeden wielki głośnik. I oni się z dala potrafią usłyszeć, bo jest to tak zbudowane. Oni są w ogóle uznawani za najlepszych sound engineers, inżynierów dźwięku na świecie. Na takim poziomie byli. Majowie. Majowie, tak. Również medycyny, bardzo wysoki poziom medycyny i jeszcze do tego astrologami, nie astronomami, Tak. nie astrologami, nie zajmowali się czytaniem gwiazd. I jeżeli chodzi o astronomię, oni mają, zbudowali, stworzyli swój kalendarz i ten ich kalendarz, w ogóle czytanie całego kalendarza jest bardziej precyzyjny niż nasz gregoriański. Także to jest naród, to Przerwę jest ci, naród. Monika, że według ich kalendarza to w 2012 w grudniu miał być koniec świata. Słyszałaś o tym?
Nie, nie słyszałam. Znaczy, ja słyszałam wiele, wiesz, przepowiedni, nie? Ale tego akurat nie słyszałam, że miał być koniec świata według nich. Według Mają. Nie, nie słyszałam tego, że według nich miał się być koniec świata. Ale wiesz, słyszeliśmy to od wielu ludzi, to znanych, różnych takie przepowiednie, a tak naprawdę, jeżeli, nie wiem, oni dostali informację o swoich bogów, tak? Chyba, nie wiem, ale Biblia mówi też inaczej, że nie ma dnia ani godziny, że żaden człowiek tego nie zna, i tylko Bóg to zna, więc zależy, w co wierzysz, tak mówisz. Ja akurat w to tam nie wierzę, że oni są w stanie przepowiedzieć coś takiego, ale fakty na obecne, tak to, co istnieje, a oni naprawdę są nacją bardzo, bardzo rozwiniętą Inteligentną. intelektualnie. Tak. Na przykład ta dziewczyna, którą się spotkałam, Luceli, ona jest Majką 100%, jej rodzice są Majami, pochodzi z głębi Jukatanu. I co mogę powiedzieć o tych osobach z wyglądu, jakie poznać? To nie są osoby wysokie, Majowie nie są wysocy, i w ogóle jak patrzysz na Meksyk, od góry są wysocy i coraz niżsi, a Jukatan jest na samym dole, więc to będą bardzo niscy ludzie. I po czym poznać Maja? Ma okrągłą głowę jak jabłko, czyli mają bardzo okrągłe głowy, Majowie. Takie po prostu naprawdę kółko. I mają nosy na kwintę. Mają ostre, nawet mają tutaj trochę często taki wystający ten kość, ale nosy mają zawsze mniej więcej tak. I wszyscy Majowie tak mają. Moi sąsiedzi są Majami, bo też pochodzą właśnie z Yucatanu, gdzieś tam z głębi. I cała rodzinka, i mąż, i dzieci, i żona, i babcia, wszyscy wyglądają po prostu bardzo Majowo. Czyli rozpoznasz ich po strukturze po prostu ciała. Oni są okrągli, niscy, często tacy pulchniutcy leciutko, i te nosy, Aztekowie też jeszcze bardziej mają te nosy takie na kwintę, Majowie też. Bardzo, bardzo typowe dla nich, jeżeli chodzi o taką prezencję. Bardzo cisi ludzie. To są ludzie cisi. Oni mają, ta rodzina, która mieszka obok mnie, oni mają dwójkę dzieci małych. Ja ich nigdy nie słyszę. Nigdy. Obok mnie są Hiszpanie, znani jego niezbycia głośnymi, coś w stylu Włochów, ciągle ich słyszę. Dziecko słyszę, ich słyszę, a Majowie po prostu jakby nie istnieli. To są bardzo ludzie tacy prywatni, bardzo cenią sobie prywatność, i bardzo inteligentni. Kobiety często nie pracują. Kobiety często nie pracują, mężczyźni pracują. Kobiety na przykład robią hamaki. Ten okręg właśnie Jukatanu jest bardzo znany z przepięknych hamaków. Hamaków w stylu takiego makramé. Oni robią takie piękne hamaki, że hej, jeżeli jesteś w tym rejonie, to kup sobie piękny hamak. W różnych kolorach można kupić. Ja akurat lubię tego typu kolorystykę i naprawdę potrafię się zrobić na bokach tutaj takie piękne właśnie, takie piękne dekoracje. I oni się w tym. Oni są z tego znani, to jest ich fach, i kobiety często sobie właśnie dorabiają. I na przykład Luceli, ta moja znajoma, sobie tak dorabia, robi na zamówienia hamaki. Jeżeli chodzi o jedzenie, oni mają panuchos, to są takie, oni mają swój typ tortilli. Wszyscy tutaj jedzą tortille, to tak jak nasz chlebek, tak? Dla nas chlebek, i mamy piosenki o chlebie, że mało nas do pieczenia chleba. To oni mają takie piosenki o swoich tortillach, i oni tutaj mają, ale oni, to wiecie, dla nich to nie jest po prostu tortilla. To jest tortilla oczywiście kukurydziana, bo oni głównie jedzą kukurydzianą, ale mają specjalny rodzaj tej kukurydzy na Jukatanie, że oni mają taki specjalny smak, i całe ich jedzenie jest gotowane, robione na żywym ogniu, na drewnie. Drewno podpalają i na żywym ogniu. Nie używają kuchenek gazowych, w taki sposób nie gotują. W restauracji w Meridzie, na przykład do Meridy, jak pójdziesz, nie? To właśnie oni w ten sposób można tam zasmakować naprawdę takiego typowego jedzonka
Majów. Bardzo pyszne. Dlaczego cywilizacja Majów upadła? To, co wiem o Majach, to, że była w pewnym momencie ogromna susza i po prostu plony były coraz mniejsze i mniejsze i mniejsze i ta cywilizacja po prostu upadła ze względu na to, że była ogromna susza. Natomiast Aztekowie zostali po prostu zniszczeni przez Hiszpanów, nie? Zostali po prostu wzięci w niewolę, zmuszeni do przyjęcia religii katolickiej w rejonach pod Mexico City, czyli Puebla i Tlaxcala. Tam ich, i tych, tego króla Azteków tam ochrzczono i stali się niewolnikami, bo w ogóle ich zbuntowano przeciwko sobie. Ten cały Cortes kupił część tych, przekupił część tych Azteków, którzy zaczęli walczyć trochę przeciwko sobie i sami trochę się zniszczyli i z czasem po prostu zostali wzięci wszyscy w niewoli, zrobieni w konia, wzięci w niewolę i cała ich kultura została w ten sposób zniszczona. No, ciekawe, bo czytałam listy tam, jak oni odkryli te rejony i tak dalej. Zostali pięknie, Aztekowie zostali pięknie przyjęli Hiszpanów do siebie jako przyjaciół i tak dalej, ale potem jak potem, no wiadomo, cel był konkretny cel, tak, do zdobycia. Oni wrócili do Hiszpanii, a potem jak przyjechali już, to przestali już walczyć końmi, tylko właśnie przywieźli konie, to już tam nie było z czym walczyć, nie, tym Aztekom, jak oni przywieźli te konie i tak dalej, to oni przegrali tę walkę. Ciekawa historia i powiem tak, jak chcesz zobaczyć wizualnie zobaczyć historię całego Meksyku, łącznie z kulturą Majów, łącznie z kulturą Azteków, to ja proponuję, żeby pójść do parku, który się nazywa Xcaret. Zresztą ta nazwa jest Majów. I ten park to jest taki park rozrywki w naturze bardzo. I tam jest show, tam jest taki wieczorny show o 19 bodajże. I to jest to jest muzyka, ta gra, o którą ci powiedziałam, to wszystko jest wizualnie, to jest takie doświadczenie, że po prostu głowa staje, mózg staje. I ten show pokazuje ci całą historię Majów. Historię w ogóle Meksyku, też Majów, potem właśnie Azteków, tych największych ich kultur i jak doszło do tego, gdzie oni są teraz. I właśnie ta cała inkwizycja też jest pokazana, jak to tak naprawdę wyglądało, nie? Natomiast jeżeli chodzi o Majów, to z tego co wiem, że po prostu, że warunki atmosferyczne zniszczyły tę kulturę. Że oni się zaczęli wycofywać z tych rejonów, gdzie potworzyli te swoje centra, takie jak właśnie Czeczenica i inne. A Majowie stworzyli własne pismo, mieli też wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii, potrafili obliczyć czas obrotu księżyca, ustalić czas wystąpienia zaćmienia słońca. Możesz powiedzieć, skąd mieli taką wiedzę? Oni są ogólnie znani właśnie jako świetni matematycy. Nawet ta właśnie Luceli, z którą się spotkałam, ona jest świetnym matematykiem i studiuje matematykę, co właśnie tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście oni gdzieś to mają we krwi nawet, można powiedzieć, wiesz. Oni bardzo badali te... Powiem ci, że nie wiem, skąd oni mieli taką wiedzę. No pewnie przez głębokie studiowanie, no i wysoki iloraz inteligencji. Nie jestem ani archeologiem, ani nie siedzę w historii Majów aż tak detalicznie, Głęboko. żeby ci powiedzieć te wszystkie
informacje, mogę powiedzieć, jak to teraz wygląda i tyle, co wiem, mogę się podzielić, ale jeżeli chcesz taką naprawdę detaliczną informację, to możemy się spotkać jeszcze raz, to wtedy mogę troszeczkę się więcej jeszcze powiedzieć, ale nawet powiem szczerze, że Majowie chyba sami nie wiedzą dokładnie swojej tak historii, bo jak dzisiaj porozmawiałam z tą Majką, to ona też mi powiedziała tyle o ile, że tak powiem, tyle co wiedziałam już, nie? A tak, żeby się dowiedzieć szczegółowo, to trzeba byłoby ostro poczytać, nie? Jeszcze wiem o Majach, że oni właśnie przy tych, w tych centrach oddawania czci Bogom, oni mieli takie miejsca zbudowane, takie można powiedzieć igla, które były można powiedzieć taką sauną współczesną, gdzie rozpalali ogień, wybierali sobie konkretne jakieś zioła i dokonywali takiego oczyszczania ciała i ducha. I to się nazywało Temazcal. I to jest bardzo słynne w tych rejonach. Jak przyjeżdżasz tutaj, to każdy chce sobie zrobić właśnie takie oczyszczanie. To oczywiście w tamtych czasach Majów, tej ich aktywnej kultury, to było połączenie się z bogami, oczyszczenie ducha. Jako, że to było ciemne i tak dalej, to jeszcze tam oni mieli możliwość się z przodkami tam skomunikować, nie wiem co. Obecnie to się traktuje bardziej jako praktykę oczyszczania ciała i skorzysta z tego mnóstwo, bardzo, bardzo dużo ludzi. Do tego dołącza się jeszcze taką tradycję, ceremonią czekolady. Tutaj są bardzo znane też masaże czekoladowe i tak dalej, i tak dalej, bo ta czekolada, ona jest wymieszana z różnymi elementami, z jakimiś ziołami i tak dalej. I ona ma jakieś takie swoje lecznicze, specyficzne możliwości. W związku z tym tutaj ja polecam skorzystanie z takiego temazcalu i w wielu miejscach, nawet w hotelach teraz są te temazcale robione i jeżeli chcesz spirytualne doświadczenie, możesz sobie zatrudnić, wykupić szamana, który przyjedzie zrobić ci tą całą ceremonię, a możesz po prostu umówić się na sesję zwykłą i po prostu wejść tam i się oczyścić tymi ziołami. Te zioła, ten skład ziół, nie wiem jaki on jest, ale jest to bardzo ciekawe doświadczenie. I tam chyba się mieści 12 osób średnio. No tam zależy, jak duży jest ten temazcal. I to się łączy całą tą ceremonią pozbycie się tych złych duchów. Nie wiem, czy jakie jeszcze typu oczyszczanie, ale możesz po prostu pójść do tego jako do sauny. Po prostu doświadczenie mniej spirytualne i nie zamieszane w te całe tam. Oddawanie czci Bogom i tak dalej. Ale to jest teraz tutaj temazcal jest bardzo, bardzo słynny i każdy chce sobie go tam wykupić. To kosztuje chyba 100-120 dolarów od osoby i można sobie zagwarantować takie doświadczenie Majów. Co jeszcze mogę powiedzieć? Że są to bardzo cisi ludzie i ogólnie Merida i te rejony, one są bardzo spokojne. Bardziej takie, jeżeli ktoś się tutaj boi, że to może być Meksyk, jest niebezpieczny, to akurat te rejony są spokojne. A Merida jest jednym z najspokojniejszych tak naprawdę miast. Ono to jest duże miasto i warto do niego pojechać i zwiedzić, bo tam jest, to jest naprawdę takie centrum Majów, Jukatanu. Mają też swoje piękne plaże w innych rejonach. No i tutaj oczywiście w tych rejonach też masz dużo bardzo do zwiedzenia, jeżeli chodzi o kulturę Majów i też jest jedzenie, wszystko jest, tak mówię, tutaj oni tutaj mieszkają, tutaj też żyją, tu się przenoszą. Dziękuję Ci, Monika, że chciałaś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Dziękuję bardzo.